Rozgrywki pucharowe rządzą się czasami swoimi prawami. W meczach ligowych można stosować różne strategie, ale w pucharach przegrany po prostu odpada. Ruszyli. Canarinhos rozpoczęli grę. Czy to wykorzysta? Nie powinien tak ryzykować w polu karnym. Świetny odbiór na połowie rywala, jest szansa. Ładne zagranie Lucio. Brawo, ładnie podał. Powstrzymani. Pokazuje stanie niż strzał. Lucio teraz. Marcelo. Dał się oszukać. Czy to wykorzysta? O to chodziło. Zdobywają pierwszą bramkę. Brawo. To jest cały on, świetny gol strzelony głową. Nigdy nie stanowiło to dla niego problemu. Widać, jak perfekcyjnie opanował grę głową. Pierwsza bramka w tym spotkaniu pada w 6 minucie. Aleksandro Pato. Vukojević. Ganso. Patrzy, gdzie koledzy. Ale znakomicie! Czy to wykorzysta? Obronił, nie złapał, piłka w grze. Petric. No, on potrafi znaleźć się we właściwym miejscu, we właściwym czasie i znakomicie wykończyć akcję. Nie ma i szkoda, że jest spalony. Mielibyśmy bramkę. Lucio. Marcelo. Świetnie przejął tę piłkę na skrzydle. Szkoda, mógł przejąć, niewiele brakowało. Aleksandro Pato. Czy to wykorzysta? Piłka w pole karne! Wspaniale przechwycił. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Rzeczywiście dobre podanie. Czy to wykorzysta? Szkoda, że nie opanował tej piłki. Dobra, piłka teraz do kolegi. No, to mogło skończyć się gwizdkiem sędziego i rzutem karnym. Ależ dograł! To nie było dobre zagranie. Stracili piłkę. Powstrzymana akcja przez rywala. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. No, trzeba pochwalić go za to podanie.
Ale znakomicie teraz uwolnił się spod opieki. Odbił piłkę. To wykorzysta. Ach, ależ dobrze. Piłka w siatce. Wyjątkowo dobra asysta. Można powiedzieć, że przyćmiła samą bramkę. Tego zawodnika zawsze można liczyć na takie piękne zagrania. Eduardo. Luka Modric. Ależ walczą o piłkę. Aleksandro Pato. No, bez wątpienia, wiele obiecuje sobie po jego dzisiejszym występie. Zobaczymy, co nam pokaże. Ciężko pracuje zawsze na sukces zespołu. Dzięki niemu inni mają większe pole manewru. Eduardo. Brawo, Lucio. Pięknie przejął. Przejął, no i musi wybić. Aleksandro Pato. Kakatera. Brawo dla liniowego. Jest spalony. Piłka chodzi jak po sznurku. Fantastycznie się urwał. Broni. Piłka wychodzi w pole. Przejęte podanie Kaki. Sędzia pokazuje, że mają grać dalej. Czorluka. Wukojewicz. Aleksandro Pato. Spójrzmy, może być groźnie. Ależ ślicznie uderzył. Ależ wspaniała bramka. Spójrzmy na powtórkę tej bramki, która nie daje już szans rywalom. Musiałoby się stać coś niesamowitego, aby mogli zremisować w tym meczu. Trener postanowił wprowadzić trzech graczy rezerwowych. Eduardo. Ładna dwójkowa wymiana piłek. Ach, szkoda, strata. Przy piłce Ronaldinho. Mamy aut. Za chwilę wznowienie gry. Na ten strzał wybroniony, bramkarz nie zaspał na ich szczęście, ale podanie było rzeczywiście znakomite. Tak, znany jest z doskonałego przeglądu pola, potrafi wypatrzeć kolegę w znakomitej sytuacji. Petric. Aleksandro Pato. Mamy spalonego. Kolejna bardzo dobra interwencja bramkarza. Skuteczna, ale tak naprawdę nie było zagrożenia bramki. Ewidentnie poniosło teraz bramkarza.
Czy to wykorzysta? Wybija, ale piłka wciąż w polu. A jaka bramka! Ależ kapitalnie wprowadził się do gry. Zdążył pojawić się na boisku i już jest gol w jego wykonaniu. Bramkarz tutaj niestety sprezentował piłkę przeciwnikowi. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Czorluka. Petric. Ależ walka o piłkę. Czorluka. Wukojewicz. Dobre przejęcie do środkowania. No, udało się przejąć. Dobre przejęcie na skrzydle. Arbiter kończy pierwszą połowę. Niewielu przed tym spotkaniem typowało taki wynik do przerwy. No, jeśli rywale myślą o pozostaniu w turnieju, to muszą zdecydowanie zmienić swoją grę w drugiej części spotkania. Ale z kolei prowadzący nie mogą sobie pozwolić na dekoncentrację. Jeżeli chcą awansować, będą potrzebowali przypieczętowania zwycięstwa. Ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. Wukojewicz. To wykorzysta! Ależ pięknie, cudownie, kapitalnie! Popatrzmy w powtórce, zauważył źle ustawionego bramkarza. Skrzętnie to wykorzystał, no i mamy bramkę. Luizion. Ewidentnie poniosło bramkarza. Prowadzą piłkę do gry wrzutem z autu. Piłka wyszła na aut. Znalazł się tam, gdzie być powinien. Zablokował strzał. Będziemy mieli wrzut z autu i mamy zmianę. Dario Srna. Dobrze próbował, ale stracił. Luizion. Ładnie dograł. Nieporozumienie i strata piłki. Piłka wychodzi poza linię bramkową i wznowi bramkarz. Eduardo. Przechwycili przeciwnicy. Teraz Kaka. Dobre rozegranie. No, dobry odbiór po stracie piłki. Przeciwnicy przejęli. Dograł w pole karne. No, będzie gol! Uprzedził interwencję bramkarza i zablokował strzał. Nie złapał tej piłki. Uwaga, może być groźny. Pewnie obronił i piłka jest w jego rękach. Przeciwnicy przejmują piłkę. Ganso. Czy to wykorzysta? Musi uważać, bo to może skończyć się rzutem karnym. Z łatwością uwolnił się spod opieki. Udało się, czy będzie gol? No, strzela! Ależ pięknie! Powtórka najlepiej przekonuje, że są dziś nie do powstrzymania. Znakomita gra.
Rzeczywiście grają fantastycznie i to jest pewne zwycięstwo w dzisiejszym meczu. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Aleksandro Pato. Ależ ich przechytrzył, znakomita okazja. Podał ją. Jest, znakomicie. Mamy powtórkę bramki. Ich przewaga zarysowuje się coraz wyraźniej. Tym golem chyba pogrzebali już szanse rywali, nawet na remis. W jego wykonaniu to zagranie wydawało się dziecinnie proste. Wystarczyło ograć bramkarza i wjechać z piłką do pustej bramki. Czy to wykorzysta? Uderzenie w stronę bramki. Kapitalna obrona. Gra dziś fantastycznie. Zapewne będą dośrodkowywali z rzutu rożnego. Zmarnowali ten rzut rożny, drużyna przeciwnika przy piłce. No i przejęli w ostatniej chwili. Dośrodkowanie skutecznie dograł do kolegi. Czy to wykorzysta? Nieudany strzał za bardzo w bok. Nieczysto uderzył. No chyba pomału szykuje nam się zmiana. Luizion. Marcelo. No, ucieka obrońcy. Dobra okazja, ale śmieli. A jak niewiele zabrakło słupek! Eduardo. Aj, teraz strata. Ganso. Ależ doskonały zwód i zgubił obrońcę. Zakręcił nim. Będzie strzelał? Obronił, ale piłka na boisku. Piłka trafia do przeciwników. Ryzykowna, ale udana interwencja. Sędzia pozwala kontynuować akcję. Przywilej korzyści, bardzo słusznie. Jego udział w dzisiejszym meczu już się zakończył. Mam nadzieję, że tylko w dzisiejszym, bo to naprawdę wygląda niedobrze. Zaraz będzie zmiana. Ryzykownie, ale udanie. Dario Srna. Ładne, czyste wejście i przejęcie na własnej połowie. Aleksandro Pato. W ostatniej chwili przejęli. Ładne podanie. Nieudana akcja. Sprytnie teraz. Ładne dośrodkowanie. Pięknie uderza. Mimo że wysoko prowadzą, wciąż próbują, tym razem niecelnie. Myślę, że dla obu drużyn to spotkanie mogłoby się już zakończyć. Raczej nie ma szans na odwrócenie losów tego spotkania. Jednostronny przebieg. Luka Modric. Ivica Olić. No i mamy przerwę w grze, a sędzia sięga po kartkę. Wcześniej sygnalizował, że ukaże zawodnika. Wspaniale przechwycił. Odegrał do bramkarza i słyszą państwo reakcję publiczności. Pogrążyli swoich rywali, zwyciężając pewnie 6-1. Wygrywają i grają dalej. Kolejna runda i kolejne wyzwanie przed tym zespołem. Ja nie wierzę, państwo też, ale niestety to spotkanie dobiegło końca. Mówię niestety, bo mecz naprawdę znakomity.